witam serdecznie. Tym razem jestem w Londynie na Westminster Bridge. Za moimi plecami oczywiście budynek parlamentu i Big Ben. Właśnie tutaj, w tym miejscu, kilka miesięcy temu islamski Bisurman zaatakował niewinnych turystów i próbował wedrzeć się do budynku parlamentu. Na szczęście został zastrzelony. Z tym mostem wiąże się i zamachem jeszcze inna historia. Otóż na tym moście były minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski również znajdował się w chwili zamachu. I cóż on zrobił? Zrobił zdjęcia, wsiadł do taksówki i odjechał. A ludzie niech sobie umierają. Tak trzecia RP i jej elity ma szacunek do zwykłego ludzkiego życia.